Dzień dobry państwa Anna Grabowska zapraszam na wywiad gospodarczy dzisiaj będziemy rozmawiać o inflacji o stopach procentowych o tym co jest ważne dla naszych kieszeni na co dzień a ja witam już gościa Adam Ruciński prezes BTFG ekonomista Dzień dobry. Dzień dobry. Zatem zacznijmy od tego, że inflacja nam spada trzy miesiące z rzędu i no, jest to dosyć spektakularny spadek tak naprawdę, ale właściwie ekonomiści przewidują, że już tak spektakularnie nie będzie, to znaczy że ona będzie spadała wolniej. No i czy wobec tego, jeżeli to będzie, będzie spadek, po pierwsze, czy pan się do tego w ogóle przychyla, że to będą wolniejsze spadki, no i czy wobec tego w ogóle powinniśmy myśleć, analizować spadki stóp procentowych? No faktycznie ten ostatni okres był takim okresem dobrym, bo inflacja jest zdecydowanie mniejsza niż na początku roku. A warto też przypomnieć, że obawy były takie, że inflacja wyniesie nawet 20, niektórzy mówili nawet ponad 20%. I teraz to, że inflacja jest w okolicach 10%, to już jest sukces, z którego nie należy się cieszyć. Ale też trzeba podkreślić jasno, że ten najbardziej dynamiczny spadek też już jest za nami. Teraz ta inflacja będzie coraz niższa, natomiast nie będziemy mieć do czynienia z tak spektakularnymi spadkami. No i ta walka z inflacją, bo tak należy określić, będzie wymagała też od nas, wszystkich obywateli, ale również ze strony Prawdy Polityki Pieniężnej, pewnej cierpliwości. To znaczy te kolejne efekty już nie będą tak spektakularne i nawet jak przewiduje sam Narodowy Bank Polski, jego analitycy. Dojście do celu inflacyjnego może nam zająć nawet kolejne dwa lata, bo taka jest właśnie projekcja. No to tak, wracając do tego do tej Rady Polityki Pieniężnej, która teraz pauzuje okres wakacyjny, początek września to będzie kolejne posiedzenie decyzyjne. No więc, skoro ono będzie już decyzyjne, no to prawdopodobnie jakaś decyzja zapadnie. Właściwie możemy powiedzieć, że rynek jednoznacznie, rynek, taki w cudzysłowie, naciska na to, żeby jednak była obniżka. 100. Zakup procentowych. No właśnie, za tym lobuje. Ekonomiści wypowiadają się inaczej. Rynek bardziej rozumiem przedsiębiorcy. Jak to ze sobą, że tak powiem, pogodzić? No bo pewnie pan powie, że to jest za wcześnie. Za wcześnie jest z podwyżką, natomiast ja nie widzę konfliktu. Z obniżką. z obniżką, tak. Przepraszam, z obniżką. Natomiast ja nie widzę w ogóle konfliktu. Ja myślę, że z punktu widzenia zarówno ekonomistów, przynajmniej większości ekonomistów, którzy mówią za wcześnie by mówić o obniżce stóp procentowych w tym mm -hmm. roku myślę, że podobne podejście mają też uczestnicy rynku finansowego, mimo to że widzimy, że rynkowe stopy spadają, ale również myślę, że przeciwni są obniżkom przedsiębiorcy. Bo to jest bardzo trudna decyzja. Bo z jednej strony. To przecież, kto jest za obniżka? E, powiedziałbym tak. Kilku ekonomistów i prawdopodobnie Rada Polityki Pieniężnej w większości swojej, no bo jednak rada Polityki Pieniężnej, to jest ciało kolegialne decyduje większość. Mm -hmm. I pewnie politycy, pewnie politycy, który, którzy też przynajmniej niektórzy chcieliby tych obniżek przed wyborami. Natomiast ja uważam, że sami przedsiębiorcy też zdają sobie z tego sprawę, że płacą więcej. Bo każdy przedsiębiorca płaci więcej, nawet ten, który nie ma kredytu. Ten przedsiębiorca, który ma kredyt, płaci wyższe odsetki. Jeżeli ma leasing, płaci wyższe odsetki. Ale na przykład, jeśli najmuje swoją powierzchnię, to też płaci wyższe opłaty, ponieważ opłaty czynszowe, czy od, od, hal, ma, od hal, czy od innych powierzchni, również uzależnione są od finansowania tego, kto udostępnia tę powierzchnię. Zatem generalnie na inflacji tracą wszyscy i walka z inflacją jest. Priorytetem. Priorytetem, ponieważ owszem, ona niesie za sobą te, te wyższe stopy procentowe niosą za sobą pewne uciążliwości. Ja się z tym zgadzam. To jest bardzo trudny wy, wybór. Natomiast jeżeli mamy tego wyboru dokonać, to walczyć należy z inflacją, ponieważ inflacja destabilizuje gospodarkę w długim okresie. Mało tego, wiele krajów Europy Zachodniej przy to dojściu do. Celu inflacyjnego, już niektóre mają szansę dojść w przyszłym roku. No dobrze, no skoro już Pan do tego nawiązał, to nawiążmy w takim razie z takim pytaniem z mojej strony, czy powinniśmy zwracać uwagę w ogóle na przykład na decyzję amerykańskiego Fedu, który podwyższył kolejny raz stopy procentowe, a inflacja w Stanach Zjednoczonych to 3%, tak? Albo Europejskiego Banku Centralnego, który również podwyższył stopy procentowe, a też ta europejska jest o kilka jednak procent, nawet średnia, niższa od od polskiej inflacji. Czy my powinniśmy na to patrzeć, czy jednak, idąc bardziej torem rozumowania prezesa profesora Glapińskiego, powiedzieć, to są inne gospodarki w innej sytuacji, my bardziej powinniśmy patrzeć na Europę Środkowo-Wschodnią, na państwa typu Czechy, Słowacja, Węgry, bardziej tutaj na nasz region i, i tam się nie porównywać, zarówno inflacyjnie, jak i pod kątem wpływu na wzrost gospodarczy i w związku z tym ewentualnego obniżki stóp. Powinniśmy zwracać uwagę na to, co dzieje się w innych krajach, tych kluczowych gospodarkach, ponieważ my niejako konkurujemy walutą. Jeżeli tam stopy procentowe są wyższe, to poprzez pewien arbitraż można kupować tamtą walutę, a nie polską. I polski złoty no w jakiś tam. Przy pewnych założeniach powinien się osłabiać. Tak oczywiście nie jest, ponieważ z drugiej strony to, co mówi pan prezes Glapiński, to też racja. To znaczy, nasza gospodarka jest w zupełnie innej fazie rozwoju, mm -hmm. jesteśmy na zupełnie innym etapie, mamy inne priorytety i też powinniśmy zwracać uwagę na to, co dzieje się tu w Polsce i na procesy gospodarcze zachodzące w Polsce. Ale też podkreślam, No z jednej strony te procesy gospodarcze w Polsce, które są ważne, o które dbamy, Ponieważ stajemy się coraz bardziej nowoczesną gospodarką, coraz bardziej otwartą, to tym bardziej jesteśmy związani paradoksalnie z tymi gospodarkami, typu amerykańska, europejska, mówi o strefie euro, i oczywiście wpływie euro na, na, na złotego, i ewentualnych podwyżek stuprocentowych. To wszystko ma znaczenie, czyli z jednej strony, owszem, zgadzam się z takim podejściem, że nie jest to dobre porównanie jeden do jednego typu, co robi Europejski Bank Centralny albo co robi FED. Natomiast z drugiej strony też nie uciekniemy od konsekwencji tych decyzji, od tamtej polityki mm -hmm. i od tego, co dzieje w tamtych gospodarkach, bo trzeba powiedzieć o jednym. To, co robi Europejski Bank Centralny, czyli koszula bliższa ciału, bo częściej współpracujemy jednak z Unią Europejską, ma wpływ, ponieważ No Bank Centralny. Europejski Bank Centralny nie podwyższa stóp procentowych ponieważ taką ma ochotę tylko robi to reagując również na procesy inflacyjne ale też mając na uwadze to, że gospodarka Europejska jest w pewnym zastoju i też trzeba ją pobudzać też dokonuje tych bardzo trudnych wyborów to nie jest tak, że Europejski Bank Centralny ma prosty wybór tak a tylko podwyższamy. Tam również trzeba wziąć pod uwagę to, że są różne kraje w strefie euro, o różnym poziomie zadłużenia, o różnym rozwoju gospodarczym i też No tak, to było tam, ta tak. kraje bałtyckie zupełnie innej sytuacji niż nie wiem Francja na przykład. Tak. No ale teraz i w tych krajach bałtyckich też już ta inflacja spadła, jest ona poniżej naszej, musimy to uczciwie powiedzieć, jeżeli popatrzymy na na statystyki. Natomiast jakby ja myślę, że patrząc z punktu widzenia zwykłego Kowalskiego, to każdy może zapytać: "No dobrze, Inflacja spada. Widzimy, że ona niewiele przekracza 10%. Zaczynają się takie spekulacje, że za chwilę ja już ostatnio czytałam, że będzie 7% w ogóle, tak? Na koniec roku, a nie blisko 10%. No ale wszystko jedno. Natomiast on mówi, no ale ceny mi nie spadają. To czy naturalne jest takie pytanie wobec tego, kto na tym zarabia? To znaczy gdzieś po drodze. Ja bym nie szukał takich bezpośrednich winnych, tak, tak, kogo, kogo szukamy? Bo to są procesy, które się same nam napędzają, tak, to znaczy, wyobraźmy sobie wielki okręt na, na morzu, który jest rozpędzony, to jest nasza inflacja. O ile nie zrobimy, nie wiem, nie zatrzymamy i mocy wstecznej nie damy, to ten okręt ma swoją bezwładność. On płynie, tak, nawet jeśli wyłączy wszystkie swoje silniki. No dobrze, to ja pójdę ma dalej To ja dalej po No Spada nam inflacja do około 10, a ceny żywności rosną ponad 15%. Nadal ta relacja rok do roku ceny energii ponad 18%. No to teraz zaczynając od tej żywności, jest sezon. Ceny powinny spadać, a tak nie jest. No nie wiem, nie kupimy tego przysłowiego pomidora dzisiaj za taką cenę, jak na początku, no to też zły moment, ale powiedzmy nawet latem 2019 czy 2018 roku. No to ktoś jednak gdzieś tutaj skumulował sobie ten wzrost. No tak, choć podkreślam, no tej gotówki w obiegu też jest więcej. Trzeba to przyznać. Programy pomocowe, które, które były. Związane z COVID-19, o których już pewnie większość z nas zapomniała. Niektóre przedsiębiorstwa się nadal rozliczają z tych programów, ale większość z nas zapomniała. Te pieniądze jednak weszły do gospodarki i nadal w niej są. Większa ilość pieniądza przy mniejszej produktywności, no bo wtedy otrzymywali przedsiębiorcy, my również pośrednio jako obywatele, środki, ponieważ nie wytwarzaliśmy tyle, ale żeby utrzymać gospodarkę w tym tempie teraz cieszymy się z tego bo gospodarka jednak nie doszło do złamania gospodarki mm -hmm. ale ponosimy konsekwencje między innymi inflacja, i teraz jeżeli żeby zatrzymać te procesy inflacyjne wymaga to czasu ale też pewnej determinacji No to jest trochę tak jak pewna przenosia do ruchu drogowego podobno statystyki są takie, że najwięcej wypadków drogowych zdarza się po długiej podróży tuż przed domem gdzie już uważamy, że jesteśmy blisko i już to dekoncentracja, nasza koncentracja nasza jest coraz mniejsza. Podobnie z to jest sytuacją. bardzo dobry moment, żeby zapytać o paliwa. Dlatego mianowicie, że już jesteśmy blisko, czyli blisko jesteśmy ja teraz na to to przeniosła. Blisko jesteśmy dalszych spadków inflacji i zaczynamy się zbliżać do tej bariery poniżej, tak, poniżej, już bariery 10%, więc blisko możemy być obniżki stóp procentowych. A pojawiają się takie informacje, że przecież może się absolutnie kilka co najmniej czynników. Zdarzyć, które spowodują, że ceny paliw znowu wzrosną i to będzie istotne tąpnięcie tak, inflacji w górę. Oczywiście, że tak. A my będziemy na ścieżce schodzącej, jeśli chodzi o stopy. Paliwa to jedno, a my nie wiemy, jaka będzie zima. Ta zima na szczęście była dość łagodna. Pamiętajmy, ile było. Surowce w ogóle. Hmm. Tak, z surowcami. Nie wiemy, co się wydarzy w Europie. Oczywiście teraz mamy pewne przewidywania. Na końcu nie wiemy, co się wydarzy, stąd ta potrzebna jest ostrożność. Jeśli chodzi o paliwa, my również musimy importować tę Europę. I co by nie mówić, import kiedyś ropy z ze strony radzieckiej rosyjskiej obniżał jednak cenę u polskiego konsumenta to zresztą bardzo dobrze widać po Europie w ogóle całej tej środkowo-wschodniej no my na tym korzystaliśmy trzeba to powiedzieć w Niemcy jeszcze bardziej ale na razie Oczywiście że tak, to, tak. Oczywiście że tak. Oczywiście, ale my też na tym korzystaliśmy. Przeniesienie teraz zwiększenie naszego bezpieczeństwa energetycznego Oznacza również, że my kupujemy tę ropę znacznie drożej. Paliw, tak samo przecież paliwa gotowe, też nadal jeszcze kupujemy z Federacji Rosyjskiej. To wszystko powoduje, ale będzie ich coraz mniej. Więc my przeszliśmy w kierunku bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwo kosztuje. Tak jak polisa, którą kupujemy jadąc na narty, ona kosztuje. Ale jak dojdzie do tąpnięcia, to co się stanie? Rzeczywiście inflacja skoczy? Skoczy, przy czym zależy od skali tąpnięcia. Bo oczywiście to jest od skali tąpnięcia. Myślę, że to nie będzie aż takie niebezpieczne, ale no coraz bardziej jesteśmy eksponowani na to ryzyko. Cen jednak na rynkach światowych. zawsze byliśmy, ale mieliśmy pewną korzyść ekonomiczną kupując Federacji Rosyjskiej, bo ta ropa była z Federacji była jednak tańsza o, o pewien taki o pewien margines. No dobrze, ale myśmy się skupili, tak mówiąc o tych stopach na wrześniu. Ale przecież nie brakuje już ekonomistów, którzy mówią, że będzie obniżek więcej, że kolejna powinna być w październiku, w listopadzie i w grudniu, czyli już, że powinniśmy na tę ścieżkę wejść. No i dopiero tu jest pytanie, co pan ma to. Z uwagą obserwuję te prognozy, które pani redaktor cytuje, i wiem skąd pochodzą. Eee, więc ceniąc tych ekonomistów, bo to są bardzo ciekawe opinie, ale ja nie podam nazwy tego banku, ale jest to duży bank i zauważyłem, że w ostatnim czasie bardzo aktywnił się w kierunku. Eee promocji niejako obniżki 100% ale wie pan co i również są yy, przedstawiciele środowisk akademickich którzy też tak mówią i też też to jest powtarzane nieraz więc nie tylko, ten tak, bank. Yy, oczywiście, że tak natomiast cóż do wyborów pozostało z dwa miesiące natomiast bardzo intensywne prace trwają przed wyborami urabianie niejako tego terenu ja bym odciął się w ogóle od, od polityki no dobrze, ale to co pan zima przed nami jedno jest pewne. To, co możemy ewentualnie Rada Polityki Pieniężnej zrobić, to ewentualnie obniżyć stopy myślę, że zrobi 25 punktów 25 to świata nie zmieni ale jest niepotrzebnym sygnałem niepotrzebnym sygnałem no to w takim razie co pan na wypowiedź prezesa PFR u tutaj możemy podać który mówi, że na przestrzeni pół roku czyli trochę dłużej jak do końca roku ale nie dużo jeśli przeliczymy miesiące stopy procentowe mogą spaść do 5 i dzisiaj mamy przypominamy 675. Powiem szczerze, nie do końca rozumiem to właśnie tę wypowiedź pana prezesa PFR-u, bo on kiedyś takiej wypowiedzi nie miał. był Zawsze miał takie stanowisko, co ceniłem, bardzo stanowane i myślę, że nadal ma takie stanowisko. Ja myślę, że dyskusja w ogóle o stopach procentowych przed wyborami tuż jest zawsze taka trochę przebarwiona. Ma zbyt dużo takich przebarwień. To są tak naprawdę dwa miesiące, a przed nami bardzo trudny okres zimowy. Moim zdaniem dla bezpieczeństwa naszego. Powinniśmy poczekać z podwyżką stóp procentowych po co uzyskamy zyskamy to, że obniżymy z rzędu obniżka będzie rzędu 25 punktów bazowych Ja powiem tak na słowie poczekać zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę my poczekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej do września wtedy będziemy, zastanawiać się, analizować, co z tego może wyniknąć, z tego, co się stało, może nic się nie stanie w ogóle. To jest też, może mogą stopy pozostać bez zmian. Dziękuję bardzo za rozmowę. Adam Ruciński, prezes dziękuję. BTFG, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Do zobaczenia.